Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczonym waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak nadto plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkadzaliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, dzisiejsze słowo, które Pan do nas kieruje, jest, można powiedzieć, pewnym rodzaju ostrzeżeniem przed właśnie fałszywością, przed pogardą, przed naiwnością, że można Pana Boga w jakimś miejscu złapać na słowie. Takie podejście mieli uczeni w prawie i faryzeusze, próbując Chrystusa wystawić na próbę. Widzimy, że ta postawa prowadzi, kochani, do tego, aby to, co w ich zamyśle, w sercu zrodziło się, aby przykryć, aby nie wyszło na jaw, że pomimo, że są postawieni jako ci, którzy powinni dawać przykład dobrego życia, że w swoim postępkach, w swoich zamyśle błądzą. Możemy, kochani, postawić sobie pytanie, czy w naszej postawie nie ma nic właśnie z tej postawy faryzejskiej. Co przyświeca w moim życiu? Jaką prawdę głoszę w swoim życiu? Czy idę tą drogą, prawdą i życiem, którym jest właśnie Chrystus? Nie ma innej drogi prowadzącej do Ojca właśnie jak nie przez Tego, który został posłany. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata aż do krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Poślę do nich proroków i apostołów. Nieustannie Bóg posyła do nas proroków, tych, którzy głoszą nam Słowo Boże. Możemy, kochani, zobaczyć, że współczesny świat także i dziś odrzuca tych, których Bóg posyła.
bo zawsze będzie ten świat w sprzeczności stał do tego, co Boże. Ale w tej drodze, kochani, także głoszenia prawdy o Bożym miłosierdziu stoimy i my, jako ci, którzy zostali posłani, którzy mają głosić prawdę o Bożym zbawieniu. Postaw sobie, bracie i siostro, pytanie, w którym momencie życia dzisiaj jesteś, jako ten, który został posłany, szczególnie do tych, którzy są w domu, do tych, którzy są blisko nas. Czy jestem właśnie znakiem obecności Pana? Czy nie wchodzę w demagogię właśnie myślenia uczonych w prawie, faryzeuszów, aby właśnie ten świat dzisiaj nie łapał właśnie nas na tym, czy gdzieś nie popełnimy błędu. Jest coś takiego dzisiaj, że stawiamy wiele pytań, których myślę, że niektórzy nawet nie oczekują na odpowiedź, ale po to, żeby nas zakrzyczeć, czy pokazać, że Pan Bóg ma mieć miejsce tam, gdzie ja Go w swoim życiu ustawię. Wszystko się dzisiaj, kochani, zmieniło. I chcemy dzisiaj właśnie spojrzeć, kochani, na Chrystusa, który próbuje właśnie tą logikę ludzką odwrócić i wskazać, że drogą naszego życia jest On sam, drogą, prawdą i życiem. I że naszym celem jest, kochani, słuchanie Pana Boga, spojrzenie na to, czego Bóg chce dokonać w moim sercu. Amen.